Żaden polski uniwersytet nie jest wśród 300 najlepszych uniwersytetów świata. Żadna polska firma nie ma charakteru globalnego. Żadna polska marka nie ma charakteru globalnego. Właśnie ci ludzie w Londynie, z którymi rozmawiałem, oni mówią, że tam przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność przez pierwsze 3 miesiące, nie płaci podatków, nie płaci... Piński może mówić, że Putin z Tuskiem zamordowali Lecha. To jest bezprawne, to państwo uważacie, to jest normalne. I ja panu powiem, Tuskowi zależy na tym, żeby Kaczyński chodził i straszył. Bo wtedy wszyscy przerażeni głosują właśnie na Tuska. Po co powstał ruch, panie profesor? Po co powstało to stowarzyszenie? 40 tysięcy ludzi zapisało się do organizacji. Wszystko miasta istnieją z kulturą. Bo ludzie mają dosyć teatru po PiS-ie. Mają dość dyskutowania. A telewizja, ja nie wierzę w to, że telewizja może być niepartyjna. No bez względu na rodzaj telewizji, sponsorować, finansować przez granty programy poświęcone informacji, poświęcone kulturze, poświęcone edukacji. Musi działać tak, jak ja mówię. Zobaczy, wspomni pan moje życie. Gdybym się zdecydowała głosować, to na kogo bym mi pan radził? Tylko i wyłącznie ruch pani Kota. No ale pan tylko i wyłącznie tak, na kogo? No ale będzie pan w wyborach. Będę w wyborach, ile? Będziemy mieli ile? Wszędzie kandydatów, w każdym mieście. A co pani chce, zmarnować głosy na Platformę PiS? Absolutnie. Już wiadomo, co będzie. Nic z tego nie będzie. SLD już rządziło, zmieniło Polskę. Jeśli pana nie będzie, to nie pójdę do wyborów. I tego się trzymamy. Właśnie pani powiedziała, że jeżeli ruch pani Kota by nie kandydował, to by nie poszła do wyborów. A ponieważ kandydować będzie, to się na wybory wybiera. Proszę państwa, wracajcie do domów. Namawiajcie swoich członków, swoich rodzin. Żony, mężów, siostry, braci, synów, dzieci, namawiajcie do zmiany w Polsce. Wyjdźmy wreszcie z mgły smoleńskiej. Polski nie stać na obsesję Kaczyńskiego i na marazm Tuska. Do przodu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Tu byłem. Siewodzi. 66200 Wolków. Świebodzin, 16 czerwca 2011. Pani, jutro plakatu nie będzie. No to już dzisiaj nie będzie może za chwilę. Może dzisiaj go nie być? Może go nie być. Daleko. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Jadę do Zielonej Góry, do Nowej Soli na spotkania. Na razie. Czołem. Wzajemnie. Szczęśliwości. Platforma z PSL przegłosowały zakaz
reklamy w telewizji na billboardach dla partii politycznych. Czyli nowa partia, która siłą rzeczy jest mniej znana niż te, które istnieją od wielu lat, ma kłopoty ze zbieraniem pieniędzy i nie może zrobić żadnej reklamy. Jeśli byśmy te trzy rzeczy zrobili naraz, a więc zmiana finansowania partii politycznych, kadencyjność funkcji politycznych i ograniczyli tą administrację partyjną, to byśmy mieli szansę na naprawienie polskiej polityki. Żeby do tego doszło, musi ruch Pani Prosta wejść do parlamentu. Jeśli nie wejdziemy do parlamentu, będziemy się kisili w tym samym właśnie sosie. Ile tych pieniędzy de facto przekazano Kościołowi, nie wiemy. Jedni twierdzą, że to jest 60 miliardów, inni twierdzą, że to jest 160 miliardów, bo pytanie jest o wycenę. To były tysiące hektarów przez wiele lat przekazywane, więc teraz trzeba byłoby ponownie to wszystko wycenić i przede wszystkim wiedzieć, co faktycznie przekazano, bo w tej sprawie bardzo długo utrzymywano wiele rzeczy w tajemnicy. W związku z tym trzeba byłoby po prostu doprowadzić do uchylenia tych decyzji, bo one były niezgodnie z prawem podjęte. I państwo, jeżeli chce oddać mienie niesłusznie zagrabione, czy Kościołowi, czy obywatelom polskim, czy komukolwiek innemu, powinno równo potraktować wszystkich. Tyle samo Kościołowi, co osobom fizycznym, cywilnym i tak dalej. Dlatego, że po prostu wiadomo, że państwo nie stanie oddać wszystkiego. Więc niech odda wszystkim 20% czy ileś, ale niech to się odbędzie w świetle Jupiteru, gdzie będzie wycena przedstawiona, wiadomo kto za co ile dostaje. Czy to jest osoba duchowna, czy to jest kościół, czy to jest zakon, czy to jest osoba fizyczna, czy ktokolwiek inny, czy jakaś firma. To powinno być po prostu sprawiedliwie społecznie, a nie my z Duchem Świętym nie walczymy. Ani z Panem Bogiem, ani z religią. Walczymy z polityką w Kościele. Żeby ksiądz w niedzielę nie straszył, w której są głosowanie, że jak zagłosujesz na Komorowskiego, nie dostaniesz rozgrzeszenia. Więc wyraźnie w tej sprawie stawiamy taką cezurę, że dla nas koniec z polityką w Kościele. Przez te wszystkie rzeczy, że Kościół się tak zaangażował w 2010 roku w tego Kaczyńskiego, no mamy tak podzielone społeczeństwo. I to strata dla Kościoła i strata dla społeczeństwa. Byłoby dwa razy lepiej, gdyby się Kościół trzymał z daleka od polityki. Serdecznie szanowni. Dziękuję. Dzięki. Dobra, dziękuję bardzo. Jak zaczynali tą działalność w Wielkiej Brytanii, tam jest taki przepis, że człowiek może przez 3 miesiące nie prowadzić żadnej ewidencji, nie płacić żadnych podatków, żadnych ubezpieczeń. Przez 3 miesiące próbuje, czy bar, piwnica, wypożyczalnia rowerów, firma usługowa, cokolwiek, czy to się mu opłaci. Z miejsca. Jednym z takich programów powinno być totalne budownictwo mieszkaniowe. O tym się mówi, politycy to obiecują, ale nikt nic nie robi. Mimo, że odpowiednie ustawy są i tak dalej, bo nie rzecz w ustawach. Że w 2007 roku Tusk, zresztą w mojej obecności, obiecał ludziom w Wielkiej Brytanii, że wprowadzimy w Polsce przyjazne państwo, a potem ponad 100 projektów Komisji Przyjazne Państwo nie było nigdy poddanych pod głosowanie. Od 2001 roku nie wynikają z zabetonowania sceny politycznej. Z tego, że w Polsce tak naprawdę nie mamy wyboru. Znaczy jesteśmy skazani na tych samych ludzi, w tych samych partiach, którzy sobie zorganizowali tak przepisy, że decyzją tych 460 posłów dana partia, Platforma, PiS, PSL, SLD dostaje w przypadku Platformy ponad 120 milionów i PiS-u, a w przypadku SLD i PSL-u 60 milionów.
Nie wierzcie w to, co podają te sondaże w mediach publicznych. Poparcie dzisiaj dla naszego ruchu jest w granicach 10%. Tu na waszej ziemi, na całej ziemi lubuskiej, ale dobrze i do Szczecina i Koszalina, na górę i do Wrocławia, na dół, ona jest największa niż 10%. Mówię to na podstawie ogromnego badania, które myśmy zrobili, 146 tysięcy osób przebadaliśmy. A nie próba tysiąc osobowa, gdzie nie wiem, czy ktokolwiek był z Zielonej Góry, a jeśli to jedna osoba. My robiliśmy tutaj badanie na 800 osób z Zielonej Góry. Z tego wygląda, że w Zielonej Górze jest 12% poparcia. Oni zrobili na podstawie jednej osoby, która w tym tysiącosobowym sondażu, gdzie z wielu miejscowości w kraju są po dwie, po trzy osoby i twierdzą, że to są badania bardziej wiarygodne. Prokuratura nie jest w najmniejszym stopniu zainteresowana tym. Władza tym nie jest zainteresowana, żeby Kaczyńskiego oskarżył. A ja, jeżeli powiem, że Kaczyński jest powrótem, natychmiast jest dla prokuratura i jestem przesłuchiwany. Czy w jakichś innych różnych wzorach typu poseł Molarczyk z PiS-u podobnie do prokuratury o zniesławienie Ducha Świętego. Nie, prokurator też w to postępowaniu. No i na moje pytanie, gdzie jest poszkodowany, jak przyszedłem na salę, pytał się, gdzie jest poszkodowany, prokurator nie mógł wskazać miejsca poszkodowanego. Fundusz Świadczeń Kościelnych 1 mld zł, ZUS i KRUS 2 miliardy, połączyć te obie instytucje, PKP, powiaty, które są nieuzasadnione. To jest około 20 miliardów w budżecie bezsensownie wydawanych pieniędzy. I proszę Państwa, wiemy, co będzie, jeśli wygra SLD. Tu przestrzegam tych wszystkich, którzy są rozczarowani Platformą i słusznie. I chcą, gotowi są zagłosować na SLD. Że głos na SLD może oznaczać głos na rzecz koalicji SLD-PiS, która była przez 2 lata w telewizji. Na pewno nie będzie koalicji Palikota z PiS-em przez Kaczyński. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ruch Palikota nie zrobi koalicji z PiS-em. Ale koalicja SLD-PiS nie jest wykluczony. I Kaczyński gotowy jest oddać Napieralskiemu wszystko, byle tylko powrócić do władzy, właśnie z SLD, jako punkt wyjścia. Co to może oznaczać dla kraju, to jest kompletny paraliż na następne 4 lata. Jarek, weź od pana namiar na kres. Kontakt z nami. Ja bardzo sobie do coś do pisania. Proszę bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję.